Ekokreatywna. Witam Was serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zobaczycie haul lumpeksowy ze sklepu Ciuchy na Lili Wenedy w Krakowie. Będzie relacja ze sklepu, będą piękne rzeczy, super materiał między innymi z jedwabiu. Przy okazji pokażę Wam też piękne rzeczy z jedwabiu właśnie naturalnego, które dostałam od marki Silk Silky. To będą piżamy, ale naprawdę cudowne, luksusowe. Więc lecimy dalej. Jak wiecie, ja w moim kanale promuję dobre materiały, dobre składy. Nie mogę się już doczekać pokazania Wam tych cudów. Więc lecimy dalej, kochani. Oczywiście, jeśli Was interesują takie tematy, jeśli lubicie tematykę lumpeksów, dobrych składów, jakościowych rzeczy i mody, to zapraszam do zasubskrybowania kanału oczywiście i koniecznie polubcie ten filmik. Jest to dla mnie ogromna radość i wsparcie. Słuchajcie, dostałam paczkę od marki Silk Silky. Jest to firma produkująca właśnie rzeczy z jedwabiu, bardzo jakościowe. Już pokazywałam Wam rzeczy tej marki wcześniej i naprawdę są to piękne rzeczy. Już jedną rzecz już mam ponad 2 lata, jest to piżama jedwabna, jest nadal cudowna. No i jak wiecie z moich filmów, jeśli oglądacie, to jedwab jest bardzo zdrowym dla człowieka materiałem, jest antyalergiczny, pielęgnuje dodatkowo skórę, ponieważ ma takie właśnie właściwości jako materiał organiczny. Jest przewiewny, jest bardzo, bardzo przyjemny i nie dość, że wspiera nasze zdrowie, wspiera nasz sen również, także jest to ważne. Ja nawet pokazywałam Wam, jak niedawno robiłam zasłon jedwabnych sobie pościel, bo chciałam spać właśnie w jedwabiu, a wiadomo, że jedwab jest włóknem dosyć drogim, więc zrobiłam sobie tanio, ale teraz bardzo się cieszę, bo mam kolejne piękne piżamy, które Wam teraz właśnie pokażę. Zobaczcie, jak tam odpakowuję tą paczuszkę, bo wszystko jest fajnie, właśnie tak ekologicznie zapakowane, są papierowe torebki, są wstążki, więc można też sprawić komuś prezent i właśnie pięknie go zapakować przy okazji w sposób właśnie taki ekologiczny. Patrzcie, jakie w ogóle piękne opakowanie, naprawdę jest śliczne. Bardzo elegancko to wygląda, nawet na prezent. Moi drodzy, i teraz pokażę Wam, co dostałam, co zamówiłam. Słuchajcie, mam dwie piżamki. Jedna jest trochę cieńsza, taka bardziej letnia, ale z długimi spodniami. Bo wiecie co, oczywiście firma Silk Silky ma też takie koszulki krótkie na ramionczkach, piżamki letnie typowo. Ja jednak mam takich piżamek już dużo, więc wolę zawsze takie piżamy, które się sprawdzą, jak jest trochę chłodniejsza pogoda jednak. Ta będzie taka średnia, prawda? Rękawek jest krótki. Jest to taka piżama w bardzo uniwersalnym takim kroju, rozmiarze i z szerokimi, modnymi spodniami. I wiecie co, przyznam się Wam, że ostatnio wzięłam taką piżamkę krótką, która była w filmiku. Też taką nowoczesną w kroju właśnie i piżamka była troszkę za mała w pasie, cisnęła mnie w pasie, stwierdziłam, że będę brać teraz o rozmiar większy, czyli mam rozmiar S, biorę M, żeby mi było bardziej wygodnie, bo wiecie, warto mieć wygodnie w czasie snu, warto nie musieć się przejmować, że coś jest zbyt ciasne, coś się ciągnie, coś Wam jest niewygodnie. Sen jest po to, żeby się relaksować i odpoczywać w luksusie, w poczuciu luksusu przynajmniej. I słuchajcie, to jest rozmiar M. Piękny, taki różowy, satynowy materiał jedwabny. Tu jeszcze zabezpieczenia nie zdjęłam nawet. Bardzo fajny krój, właśnie taki modny, szeroki. To są takie wide legi właśnie, bardzo fajne. Dlatego je wzięłam, bo chciałam mieć właśnie wygodną piżamę. Krótka dosyć koszulka, bo właśnie też wolę krótszą. Jak już jest to piżama z taką kieszonką. Jakby to był inny kolor, to można by też to nosić jako bluzkę normalnie, bo są takie bluzki jedwabne, widziałam je normalnie w sklepach, tylko no, ta jest troszkę, moim zdaniem, trochę zbyt różowo taka piżamowa. Ale to ma być piżama. No i zobaczcie właśnie, jak wygląda w stylizacji, w sensie jak ubieram ją. Musiałam tu włożyć oczywiście bieliznę, bo wiecie, jest ten materiał leciutko transparentny, więc no, do pokazywania na wizji nie nadawałby się całkiem bez bielizny. Bo jednak ciemniejsze kolory mniej prześwitują, a te jasne trochę byłoby tam coś widać. Także piękna, piękna rzecz, no i zobaczcie, jaki ten materiał jest jakościowy. Jak mówię, bardzo trwałe rzeczy i będę miała dla Was oczywiście też kod zniżkowy, który jest podany oraz jest podany też w opisie filmiku, tak jak linki do tych produktów, które tutaj Wam pokazuję. Zachęcam, żebyście sobie weszli i zobaczyli też inne rzeczy, bo naprawdę piękne koszulki, różne scrunchy, różne rzeczy też inne, chustki i tak dalej.
I druga piżamka jest moim zdaniem po prostu cudowna. Ta jest taka klasyczna, ma klasyczny krój, ma długi rękaw już. Jest zapinana na guziczki, zobaczcie jak pięknie obszyte to jest. Naprawdę to jest bardzo superowa robota, bo tam, tak jak mówię, tamta piżamka jest... Ja akurat tamtą czerwoną miałam w tym samym stylu co tą, też z takimi obszyciami. I materiał jest bardzo trwały, wiele razy był prany w pralce i nic się z nim nie stało, więc naprawdę super. Wiadomo, kolor bordowy, więc się trochę sprał, ale ten no, jest pastelowy i ma w ogóle takie papugi kakadu. Taka australijska piżama, zobaczcie jaka piękna, piękny wzór, naprawdę przepiękny. I to jest taki bardzo blady, beżowy róż, taki bardzo złamany róż, trochę w beż padający, albo odwrotnie, beż trochę w róż padający. I spodenki są krótsze, to jest też M-ka, bo też wolałam, żeby ta guma mnie nie cisnęła, już nauczona doświadczeniem. Spodenki są takie właśnie 7/8, trochę właśnie, też luźne są, ale trochę nogawki mają już węższe niż tamte, to już nie są takie właśnie typowo szerokie spodnie, palazzo, tylko takie normalne piżamowe spodenki, ale patrzcie, no wzór jest cudowny. Bardzo podobały mi się też inne wzory, które tam były, mega mi się podobał z żurawiami. Ten jedwab, ale przepiękny był. Wiecie co, jednak zdecydowałam się na jaśniejszy, bo już ciemną piżamę mam. Wybrałam jaśniejsze kolory, ale ta po prostu z żurawiami w dwóch wersjach kolorystycznych też mnie zachwyca na maksa. No i powiedzcie, co sądzicie, bo mnie się bardzo obie te piżamki podobają. Bardzo trudno jest wybrać, bo jest tak duży wybór tych wzorów, tych krojów, piżam, koszulek. Także naprawdę zawsze mam zagwozdkę, co wybrać. Ale no jak widzicie, naprawdę piękne produkty, zachęcam Was. No i w ogóle do jedwabiu. Jak tylko możecie i też szperajcie w lumpeksach, bo na pewno też jesteście w stanie znaleźć sobie fajne ciuchy z jedwabiu. Tymczasem właśnie dzisiaj Wam niektóre pokażę. I przykładem jest to, co mam na sobie. A dzisiaj ubrałam się celowo w zdobycz ze sklepu, z którego teraz zobaczycie relację, bo byłam tam i zrobiłam trochę nagrywek w garderobie, w przymierzalni. No i teraz popatrzcie, jak to było i wracamy zaraz do mierzenia. Wchodzimy do sklepu. To jest jeden z mniejszych w sumie sklepów tej sieci i od razu piękne spodnie Wam tu pokazuję. Zary, naprawdę są mega ciekawe i wprawiły mnie w super imprezowy humor, zobaczycie później. Tutaj vintage spodnie, również bardzo mi się spodobała kolorystyka i styl tych spodni. Sukienka mega marki, o której Wam zaraz opowiem szczegółowo, za mała na mnie, ale przesuperowa po prostu, bardzo mi się podoba. Sukienka z jedwabiu, cudownym stylu, mega luksusowa i sukienka wiskozowa z Zary, bardzo fajny wzór, naprawdę fajny i w modnym, satynowym materiale, także też super. A tutaj mamy, słuchajcie, dwa kimona jedwabne. Kimona, nie mówię tutaj, że to są jakieś szlafroki w stylu kimona, tylko prawdziwe kimona, podszyte również jedwabiem. Wow, po prostu nie mogłam uwierzyć, że takie zdobycze mi się udało. Zupełnie przypadkowo w sumie tam pojechałam. A tutaj mieliśmy jeszcze żakiecik z lnu i bawełnianą bluzkę. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z Was był w tym sklepie. Ja wiele razy już, ale tym razem postanowiłam też coś ponagrywać, bo no, bo dawno tam nie byłam po prostu. Nie byłam tam chyba od stycznia czy od lutego, no, kilka miesięcy. W każdym razie, naprawdę cudne rzeczy. No, przyznajcie sami, że wyglądało to ciekawie w tej garderobie. A pierwsza rzecz to jest to piękne kimono, które tam mierzyłam i włożyłam go dzisiaj tak, żeby Wam pokazać potencjał i zrobiłam też dwie stylówki. Tutaj macie po prostu zawiązaną taką szarfę, chustę, szal, taki sztywny szal z jedwabiu w kontrastowym kolorze, ale z elementami czerwieni też. I jest to jedwab też. Zawiązałam to, żeby trochę to nawiązywało do japońskiego pasa obi. Oczywiście w ogóle nie przypomina to pasa obi, ale jednak to wiązanie, szeroki jest to pas z jedwabiu, więc fajnie to wygląda moim zdaniem do właśnie do takiego kimono. No i można to nosić jako szlafrok. Jest to jedwab naturalny, słuchajcie. Przepiękny wzór, właśnie taki, zobaczcie jakie to ma cudne kolory, to jest normalnie arcydzieło, naprawdę pięknie to jest uszyte, ma piękny spód, również z jedwabiu. No naprawdę, to są rzeczy niesamowite, po prostu niesamowite. Ja się zawsze zachwycam takimi rzeczami. Materiały wspaniałej jakości, po prostu to jest też gruby materiał, to nie jest taki cieniutki, wiecie, jedwabik.
tylko coś niesamowitego. No i można to nosić, tak jak mówię, jako szlafrok po domu, jako swoją taką podomkę, sukienkę domową, ale można też to wystylizować zupełnie wieczorowo, na przykład ze złotym pasem, ze złotymi sandałami lub japonkami, takimi w eleganckim stylu, żeby nawiązać, i na przykład złotą torebką, tak jak Wam tutaj pokazuję, i można normalnie takie kimono używać jako elegancką suknię nawet do opery, bo robione są też sukienki na wzór kimono, jak wiecie, na przykład Zara ma często takie kolekcje sukienek kimonowych i to jest normalnie bardzo, bardzo elegancki krój, który też jest schlebiający dla figury, bardzo ładnie leży na sylwetce, jest jednocześnie taki seksowny przez swój taki niewymuszony, elegancki luz. Jest dosyć dopasowany do figury, bo to nie jest jakieś pufiate, obszerne i tak dalej, więc moim zdaniem oczywiście można sobie zrobić trochę więcej dekoltu, jak ktoś lubi tutaj, można sobie coś tu przypiąć jeszcze ciekawego i uważam, że cudowna rzecz. Mam dwa kimona, słuchajcie, jestem dumna mega z tych kimon, że mi się udało je znaleźć. Często ludzie na takie rzeczy nie zwracają uwagi w nuteksach, wiecie? Drugie też jest z jedwabiu, ten jedwab jest taki nieoczywisty, bo jest bardzo gruby to materiał i jest ręcznie malowany. Te takie malunki złote na tym, złociste, takie żółto-złote właściwie, to na pewno jest ręczna robota, ręcznie malowane, albo w ogóle ten materiał był ręcznie malowany, po prostu. Patrzcie, jakie to jest piękne. Tutaj jest, wiecie co, pewnie było trochę wilgoci gdzieś i ten jedwab, bo to spód też jest jedwabny, ten jedwab tutaj ma taki delikatny zaciek, ale ja i tak proponowałabym sobie coś takiego dać do pralni, więc prawdopodobnie po prostu to po pralni zniknie, a jeżeli nie zniknie, to tego nie widać po prostu, no bo jest w spodzie. Natomiast patrzcie, jak pięknie wykończona rzecz, jedwabiem w dwóch kolorach. No i tak samo, to jest identyczny krój, ta sama firma zresztą szyła. I też tym bardziej wieczorowo można coś takiego nosić, albo po prostu jak ktoś jest taki elegancki, lubi mieć swobodę i elegancję w domu, to też oczywiście może mieć taki bardzo, bardzo szykowny szlafrok. Super dla ciała, wiecie co? Naprawdę zachęcam Was, bo w tych ubraniach, w tym jedwabiu, w takich kimonach, nie tylko się czujemy luksusowo, ale ciało nasze oddycha, po prostu czuć, że ta energia krąży w ciele, że tutaj nie ma nic zatrzymane, nie ma żadnych, nie jesteśmy poucinani, oczywiście oprócz pasa dopasowanego, ale naprawdę ciało się czuje w tym szczęśliwe, po prostu. Także na pewno jedno z tych kimon będzie do sprzedania. Jeszcze mam żółte, bardzo długie, na wysoki wzrost kimono, których tam pokażę Wam przebitkę, bo gdzieś mam ją na TikToku. Także też na pewno te dwa kimona sprzedam. Myślę, że zostawię sobie to, bo jest najbardziej długościowo i wielkościowo na mój wzrost odpowiednie i po prostu najlepiej się w nim czuję. Też kolory mi się bardzo podobają. Dajcie znać, co sądzicie. Albo to, albo żółte zostawię, ale żółte jest naprawdę bardzo długie. Też oczywiście jest to piękny, przepiękny jedwab. Także lecimy dalej, słuchajcie. Teraz pokażę Wam super dwie pary spodni, które też widzieliście przebitkowo. Ale pokażę Wam też najpierw, co na Vinted sobie kupiłam, bo właśnie miałam szał na żółty. Kupiłam sobie z jedwabiem bluzkę, 75% jedwabiu, dodatek sztucznego. Ale 75% jest to jedwab, używana oczywiście bluzeczka, ale taka cytrynowa, z dekoltem. Coś takiego bardziej na sportowo, co można też włożyć na przykład do spodni palazzo w spód. I jak jest trochę chłodniej, bo to jednak jedwab jest dość ciepły, zwłaszcza taka sweterkowa dzianina, naprawdę jest dosyć ciepłe to i no, na taką letnią, ciepłą, gorącą pogodę to się w ogóle nie nadaje. Natomiast właśnie na taką, jak ostatnio mieliśmy czerwcową pogodę, to jest idealne, bo bardzo fajnie grzeje. Także taki sweterek zobaczycie teraz ze spodniami. Najpierw spodnie, słuchajcie, vintage spodnie dorwałam. Z lat chyba 80. oryginalne z Benettona. 50% bawełny posiadają, patrzcie. Benetton. Wyglądają jak 100% bawełna. Benetton, marka i to jest właśnie tak wyglądały metki Benettona w latach 80. Piękna kolorystyka i super pasuje do moich tych w ogóle gazelów, ale wiecie co, za duże niestety są. To jest MK. Na mnie są trochę za duże te spodnie, one lepiej by wyglądały na wyższym, też troszkę wyższym wzroście, chyba że ktoś sobie by chciał podwijać, tak jak ja tu mam podwinięte. Także myślę, że to jest spokojnie MK, bo ja mam jednak tutaj, musiałam pasek włożyć, żeby to fajnie wyglądało.
No ale generalnie wolę mieć dopasowane w swoim rozmiarze spodnie, chyba że są bardzo lejące. Ale takie bawełniane spodnie lepiej by wyglądały na M-kę. Patrzcie, jaki cudny materiał. No po prostu materiał ma piękne kolory. W ogóle te kratki, zestawienie tych kolorów jest rewelacyjne. I do zieleni, i do takiego właśnie morelowego różu, i do żółci. Cudo. Cudo, nie wierzę, że takie spodnie w ogóle dotrwały w takim stanie superowym. Ekstra są. No po prostu byłam zszokowana, jak je znalazłam, powiem Wam szczerze. A drugie spodnie kupiłam, słuchajcie, trochę dla jaj, bo skojarzyły mi się z latami 70. i mają cudne kolory i właśnie też pasują do moich tych gazel żółto-różowych, co zobaczycie, ale drugi raz przymierzyłam je do butów z obcasem, bo są jednak na mnie za długie trochę te spodnie, więc zastanowię się nad ich odsprzedaniem. Bardzo, bardzo fajne dzwony z wysokim stanem i to są takie w stylu getrowym, takie raczej letnie dzwony dla osób bez kompleksów raczej. Słuchajcie, SK, niby SK, tak, no SK tylko na wysoki wzrost, bo mi się one już walają po ziemi w tych Adidasach. Musiałabym je skrócić albo nosić właśnie do takich butów jak w tej drugiej stylówce z obcasami. One są takie trochę jakby ażurowe, czego oczywiście nie widać, bo to jest gruby materiał. No i taka stylowa w lata 70. z tym cytrynowym swetrem. Bardzo mnie rozśmieszyły te spodnie, takie właśnie imprezowo-luzackie, bardzo wygodne. Dobry skład mają też, już Wam mówię. Ale naprawdę spoko skład i to nie są jakieś vintage spodnie, one są... Jest na pewno wiskoza w nich, czy procent, 75% bawełny, czyli prawie 80% wiskozy i bawełny jest w spodenkach. Boskie są te wzory, naprawdę są przeboskie. No po prostu tak mnie rozbawiły. Dajcie znać. No, wydaje mi się, że takie właśnie ubrania dają fajny humor. Chociaż oczywiście to nie jest coś, co byśmy nosili do pracy na przykład, prawda? Zależy oczywiście, jaką się ma pracę. Ale generalnie mega zabawne, fajne i luźne spodnie. Słuchajcie, kolejna rzecz to sukienka od Sea by Chloe. O, już Wam pokazuję metkę, patrzcie. Jest, Sea by Chloe. Piękna sukienka, ale za mała na mnie, 34 rozmiar. Guziczki ma też sygnowane i wszystko w ogóle. Piękny, bardzo trwały materiał i to jest taki fioletowo-błękitny kolor z serduszkami nadrukowanymi. Naprawdę piękna, naprawdę super sukienka, słuchajcie. Bardzo ciekawa. I no mega zdobycz moim zdaniem, natomiast no rozmiar na pewno nie na mnie, więc pójdzie do sprzedania. Ale bardzo mi się podoba. Gdyby była o rozmiar większa, to pewnie bym sobie zostawiła, bo to można nosić do podkoszulka i samo. Oczywiście jak ktoś się nie wstydzi tutaj, że na ramionczkach. Ale generalnie wow. Tu mam jeszcze jedną sukienkę fajną, która jest z wiskozy. Bardzo fajny materiał. Patrzę, gdzie ta metka jest, ale na pewno jest to wiskoza w każdym razie. Tu nie ma wątpliwości. No dobra, nie znajdę teraz. Bardzo fajny krój i ciekawy wzór. Ja nie jestem mega fanką wzorów. Tu jest taki wzór i w dodatku sukienka jest jakby taka matowa z żorżety lejące i ma takie błyszczące elementy na sobie. Zobaczcie, tak to wygląda. Sukieneczka, bardzo fajny krój ma i to jest rozmiar M. Może być na S-kę takie luźniejsze, jak widzicie na mnie, ale ma jeszcze tutaj miejsce, więc M-ka też by weszła. Oczywiście zależy od wymiarów, ale uważam, że spokojnie. Na metce jest to M-ka i jaka to firma? Nie ma metki, słuchajcie, ale na pewno jakaś fajna firma, bo jest bardzo, bardzo fajny, przyjemny i miły ten materiał. Także bardzo ciekawa sukieneczka według mnie. I jest to beżowo-czarna sukienka. Słuchajcie, teraz mam jeszcze piękną sukienkę, które nie będę mierzyć, bo jest dużo za duża, jak widzieliście w przymierzalni. Tu jeszcze powtórzę Wam przymiarkę. Jest to sukienka z wiskozy IE2BIU marki Noli i to jest 40. No dlatego wygląda na mnie nieszczęśliwie. Po prostu ta sukienka powinna być w dobrym rozmiarze. Patrzcie, jaki piękny materiał. Pod spodem jest jakby błękit taki, jak widać. A na wierzchu jest taki materiał przezroczysty, nadrukowany aksamitem właśnie, tym takim szlachetnym, takim welurem. Piękna długość, no w ogóle naprawdę ta sukienka, patrzcie jak cudownie się układa, to jest no niewiarygodne. Piękny kolor, na błękicie jest taki granat w bardzo ładnym odcieniu. Niesamowicie elegancka rzecz w rozmiarze takim albo
albo M-ka na większy biust, albo właśnie albo L-ka. Bardzo piękna i bardzo elegancka rzecz. No, powiem Wam, że przy takich rzeczach tak pokornieję, bo jest to takie proste, a niesamowicie wytworne i aż wieje takimi wyższymi sferami. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedna sukienka. Dzisiaj jest dużo tych sukienek, jak widzicie. Sukienka jest z wiskozy z Zary. No i właśnie, to jest taka typowa sukienka kopertowa z Zary. Wiązana wokół pasa, beżowo-czarna, dlatego sobie jej nie zostawię. Z metki jest to rozmiar M również. Natomiast może być na S-kę i na M-kę. Na S-kę, jak widzicie, jak trochę się bardziej ją zawiąże w pasie, czyli no, to, że jest kopertowa, to pomaga. Można właśnie tutaj mieć dowolność rozmiarową. Może być, tak jak mówię, na rozmiar M i na rozmiar S. Może być spokojnie na M-kę. Bardzo piękna sukienka i ta satyna jest bardzo gruba, przyjemna. No i ten chłodzący taki dotyk tej wiskozy. Może być to sukienka zupełnie na elegancko, nawet na jakąś specjalną okazję. Kropki dodają jej trochę takiego twistu, ja to lubię. I włożyłam sobie te buciki specjalnie, żeby Wam pokazać elegancką wersję od Stuarta Waltzmana. Bardzo dobre, bardzo drogie buty, które ostatnio kupiłam w Lumpeksie. Lakierki takie z tym paskiem z tyłu, slingback. Zastanawiam się, czy już wszystko? Nie, jeszcze nie wszystko. Tutaj Wam do jednej rzeczy, do tych spodni vintage, mierzę też taki żakiecik piękny. Jest na mnie za duży trochę ten żakiecik. Może być też luźny. Nie, to nie ma takiego znaczenia, ale może być też i spokojnie na M-kę, na L-kę. Taka narzutka z lnu. Nie jest to 100% len, ale już Wam powiem, bo ma metkę. Bardzo fajna, naprawdę bardzo oryginalna rzecz. Aż 16 rozmiar, więc spokojnie nawet na XL-kę będzie. 60% lnu. 39% wiskozy, wiskoza z lnem i acetat 1%, czyli też w zasadzie też wiskoza, można powiedzieć, rodzaj wiskozy. Patrzcie, jaki fajny len w takie prążki różnych odcieniach szarości i beżu i kremu. Bardzo fajny krój, naprawdę bardzo ciekawy krój, bo z tyłu ma rozcięcie, jest takie lekko dłuższe boki. Naprawdę ciekawa rzecz, mega ciekawa, bardzo fajna. Ja mam poczucie, że na mnie za duża, więc pójdzie do sprzedania. Patrzcie, jaki ładny jest tutaj ten kwiatek naszyty, taki kołnierz trochę strzępiony i bardzo ładny guzik też. Guzik i kwiatek, guzik wielki z masy perłowej. Piękna rzecz, naprawdę, bardzo, bardzo fajna, oryginalna. Bardzo fajne na lato, coś takiego, co właśnie bardzo do wielu rzeczy takich jasnych można użyć w charakterze żakieciku, narzutki, sweterka. Słuchajcie, jeszcze jedna bluzka, która jest na manekinie, bo znowu jest na mnie za duża. I to jest bluzka z bawełny, bardzo fajny kolor pudrowego różu i ma guziczki z masy perłowej różowe. Marka Misza, rozmiar, słuchajcie, też jest to XL-ka, L-ka, XL-ka. Także będzie na pewno dobre od L-ki wzwyż. Patrzcie, jakie piękne guziczki. Właśnie masa perłowa jest to. I ona ma takie jakby z tego samego materiału wypukłe kropeczki. Bardzo wdzięczna, ładna, lekko taliowana bluzka. Lekko, nie jest jakaś mocno wytaliowana. Przepiękna, przepiękna rzecz moim zdaniem. Bardzo ciekawie wygląda. Przede wszystkim kolor i te subtelne kropki są takie naprawdę, naprawdę superowe. Dobra. Wydaje mi się, że to jest wszystko już na dziś, słuchajcie. Jeszcze raz Was zachęcam, żebyście zajrzeli na stronę Silk Silky. Jeśli planowaliście jakiś prezent, to jest idealne miejsce, gdzie możecie coś pięknego, eleganckiego i zdrowego, dobrego dla nas kupić. Także zapraszam Was bardzo serdecznie i wykorzystajcie kod. Oczywiście. Słuchajcie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w następnym filmiku, już niedługo. Będą też pewnie jakieś super perełki, bo już poluję. Pozdrawiam!